Podlaskie Sploty to najbardziej znany w regionie festiwal tkactwa. Podczas piątej edycji zaplanowano m.in. pikniki, wystawy, warsztaty czy pokazy mody. Organizatorem wydarzenia jest Podlaski Instytut Kultury, a patronem medialnym portal pranima.pl. Pani Marto, dlaczego te podlaskie tkaniny są takie wyjątkowe? Bo są podlaskie, to po pierwsze, i są nasze. One stanowią właśnie o naszej tożsamości, o naszej tradycji, o naszej kulturze ludowej, która, jak wiadomo, nigdy się nie zestarzeje i będzie wieczna. Wielu twórców, artystów czerpie inspiracje z kultury i sztuki ludowej. Jest. Co możemy z takich tkanin wyczytać? Wiele rzeczy. Czasami jak widzę tkaniny, które były robione na specjalne okazje, bo były takie tkaniny, które kobiety tworzyły na specjalne okazje, na śluby, na chrzty. Były nawet tkaniny, które tkano na pogrzeb do przykrywania katafalków. Wyczytać można radość, wyczytać można młodość, wyczytać można inspirację właśnie takim naturą, przyrodą. Po tkaninach widać też, jaka była tkaczka. Czy była kobietą ambitną, czy była kobietą zdolną, czy była, czy miała wyobraźnię. Po tkaninach można wyczytać bardzo wiele. Pani Krystyno, proszę jeszcze powiedzieć na temat tej ciekawej bardzo publikacji. Co tu możemy znaleźć? To jest publikacja wydana w poprzednim roku w ramach właśnie projektu Podlaskie Sploty. Ta publikacja zawiera wzory. Wzory 17 tkanin, które znaleźliśmy w naszym województwie. I są to tkaniny i opracowanie jest tych wzorów dla tkaczy. Być może patrząc na te wzory, wydają nam się takie mało zrozumiałe, ale tkaczki je rozumieją, nowoczesne zwłaszcza tkaczki, które z wzorów bardzo takich mało zrozumiałych i zaraz je pokażę, które znaleźliśmy w terenie penetrując o tego typu. Z tej rozpiski, która nie zawsze jest można odczytać, jak powstaje wzór, to zrobiliśmy właśnie taką wizualizację tego i jak się snuje i jak się depcze poszczególne podnóżki. Chcemy pobudzić właśnie młode osoby do tego, by mogły tkać tego piękne, wielobarwne, czy tkaniny, które były bardzo popularne na naszym terenie, ale też na terenie Lubelszczyzny, w województwie mazurskim też tego typu tkaniny występowały, a były bardzo w dużym zaniku, stąd też na podstawie takich zeszytów, tak zwanych spisków, zrobiliśmy publikację, chyba jedna w swoim rodzaju, bo nie ma takiej publikacji. Chcemy się tym pochwalić, a jednocześnie spowodować, by ona była w życiu, by inspirowała i twórców, i tkaczki do tego, by mogły tkać. Proszę powiedzieć, czy tkactwo ma wpływ na współczesną modę i jaki ma wpływ? Jak można zauważyć po mojej twórczości, jak najbardziej. Pierwszą kolekcję jest tkaniną dwuustrojową, typowo podlaską. Zaprojektowałam, stworzyłam i też sama wytkałam w 2019 roku. Później była kolejna sejpak, czyli kolejną technikę. I z tego też powstała kolekcja, między innymi ta marynarka, którą mam na sobie, bo ja mam ogromną przyjemność nosić też te tą swoją twórczość. Znakomita. Bardzo dziękuję, to jest niezwykle przyjemne. Medium tkaniny jest bardzo plastyczne i można je wykorzystywać zarówno we wnętrzach, jak i właśnie w meblach, w obrazach, jak i w modzie. I moim takim pomysłem byłoby tą tkaninę adaptować, która jest trochę trudna, bo dwuosnowowa tkanina, co trzeba podkreślić, to jest wełna tkana po wełnie, czyli dość gruba. I adaptację tej tkaniny, z racji tego, że byłam pierwszą projektantką, która zaadaptowała tą tkaninę do mody współczesnej, wymagała wielu prób.
ale myślę, że się to udało jak najbardziej. Cieszę się, że coraz więcej projektantów sięga po różne techniki tkackie, co pokazuje również ten festiwal, ponieważ oprócz mnie będą jeszcze dwie projektantki, które również pokażą kolekcje z tkaninami ludowymi. Także odpowiadając dużą parabolą na pana pytanie, myślę, że tak, że tkanina jak najbardziej odnajduje zastosowanie w modzie współczesnej, jak i we współczesnym designie coraz bardziej, coraz szerzej. Pytanie abstrakcyjne. Igła czy nitka? Nitka, ponieważ bez igły można stworzyć tkaninę, między innymi poprzez tkactwo. Do tkania można używać też. Są takie elementy, które można wykończyć na przykład igłą, ale bez igły można sobie poradzić. Także zdecydowanie nitka.